Orędzie 573 Madryt, Hiszpania, 22 maja 1996 roku, czas wieczernika. Od tygodni, mój mały synu, uczestniczysz w cudownych wieczernikach z kapłanami i wiernymi należącymi do mojego ruchu w głównych miastach Hiszpanii, szczególnie narażonych na zasadzki mojego przeciwnika, i uderzanych przez niego. Ja jednak chronię je i strzegę w bezpiecznym schronieniu mojego niepokalanego serca. Przeżywacie ze szczególną intensywnością liturgiczny czas pomiędzy uroczystością w wstąpienia i pięćdziesiątnicy, który jest czasem wieczernika. Wspominacie okres, który przeżyłam z apostołami w wieczerniku jerozolimskim, Zjednoczona na modlitwie i w płomiennym oczekiwaniu na wypełnienie się cudownego wydarzenia pięćdziesiątnicy? Z jaką radością kontemplowałam stąpienie Ducha Świętego pod postacią języków ognistych, które kładły się na każdej z obecnych osób, dokonując cudu ich pełnej i całkowitej przemiany? To jest dla Kościoła i dla całej ludzkości czas wieczernika, to czas wieczernika dla Kościoła, zaproszonego przeze mnie do wejścia do wieczernika mojego niepokalanego serca, do tego wieczernika nowego i duchowego powinni teraz wejść wszyscy biskupi, aby móc otrzymać przez nieustanną modlitwę zanoszoną ze mną i przeze mnie szczególne wylanie Ducha Świętego, otwierającego umysły i serca na przyjęcie daru Bożej mądrości. Dzięki temu będą mogli dojść do zrozumienia całej prawdy i dać pełne świadectwo mojemu Synowi Jezusowi. Do tego nowego wieczernika duchowego powinni wejść kapłani, aby Duch Święty utwierdził ich w powołaniu i aby przez modlitwę zanoszoną ze mną i przeze mnie otrzymali siłę, bezpieczeństwo i odwagę do ogłoszenia Ewangelii Jezusa w całej jej pełni, i aby żyli nią dosłownie z prostotą małych dzieci, które karmią się radośnie każdym słowem które wychodzi z ust Boga. Do tego nowego duchowego wieczernika powinni wejść wszyscy wierni, aby otrzymać pomoc do życia łaską przyjętego chrztu i aby otrzymać ducha świętego, światło i pocieszenie w ich codziennej drodze ku świętości. Tylko tak mogą oni stać się dziś świadkami Jezusa z martwych, wstałego i żyjącego pośród was. To jest czas wieczernika dla tej biednej ludzkości, tak bardzo wziętej w posiadanie przez duchy zła, popchniętej na drogę przyjemności i pychy, grzechu i nieczystości, egoizmu i nieszczęścia. Ludzkość musi teraz wejść do wieczernika mojego niepokalanego serca, tam gdzie jak mama nauczę ją modlić się i okazywać skruchę. Poprowadzę ją do pokuty i nawrócenia, do przemiany serca i życia. We wnętrzu tego wieczernika nowego i duchowego przygotuję ją na przyjęcie daru drugiej pięćdziesiątnicy, która odnowi oblicze ziemi. To dlatego proszę dziś, aby Kościół i ludzkość weszły do wieczernika, jaki niebieska mama przygotowała dla was okres oczyszczenia i wielkiego ucisku, jaki właśnie przeżywacie, powinien być dla was czasem wieczernika. Wejdźcie do nowego i duchowego wieczernika mojego niepokalanego serca, aby skupić się na intensywnej i nieustannej modlitwie z waszą niebieską mamą, w oczekiwaniu na wypełnienie się wielkiego cudu bliskiej już drugiej pięćdziesiątnicy.